Czarna krowa w kropki bordo. Gryzła trawę kręcąc mordą. Czarnym rogiem groźnie rusza. Czarnym rogiem groźnie rusza. W rąku aż truchleje dusza. W rąku aż truchleje dusza. Nie znałam tego tej końcówki. Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru kolorowego. Konstantynopolitańczyk o wianeczka. Dlaczego? Politańczy. Kowianeczka. Kowianeczka. Nienawidzę tego. Tego nie mów głośno. Stół spowoławanymi nogami. Dobrze, już się nie będziemy kompromitować. Ale o co w tym wszystkim właściwie chodzi? Za chwilkę się dowiecie. Zostańcie z nami do końca. To co? Dzień dobry. Ja mam na imię Natalia. Ja jestem Magda. Witamy Was dzisiaj bardzo serdecznie w niecodziennej przestrzeni, jaką jest scena Kacperek Teatru Maska w Rzeszowie. Nie będzie to taka typowa rozgrzewka dykcyjna. Nic z tych rzeczy, słuchajcie. My wrócimy sobie do takich prapoczątków, do tego, co najważniejsze, czyli do naszego ciała i naszego oddechu, ponieważ nasz głos jest integralną częścią naszego ciała. Nasza głowa, nasz umysł, nasz głos i nasze ciało działają w systemie naczyń połączonych. I jeśli jedno z nich zaczyna szwankować, rzutuje to na pracę innych. Dlatego musimy pracować nad postawą swojego ciała. Jeżeli stoimy krzywo albo jesteśmy zgarbieni, ustawienie naszego ciała, również tutaj ułożenie mięśni i krtani w szyi wpływa na to, jak mówimy. Będziemy wykonywać ćwiczenia, które wykonują aktorzy właśnie teatralni, aby wspomóc swój głos. Filmowi też. Nie, bez dyskryminacji. Tak, myślę, że również i oni. Słuchajcie, nasz film adresowany jest przede wszystkim do osób, które na co dzień pracują z głosem, czyli na przykład nauczyciele, czyli trenerzy, instruktorzy. Ale też studenci i uczniowie, którzy po prostu chcą dobrze wypaść na egzaminach ustnych. Albo ten film też może być po prostu do osób, które chcą pracować nad swoją autoprezentacją. Nie? Tak jest. I słuchajcie, to nie będzie taki zwykły film, gdzie będziemy po prostu przeprowadzać Was przez jakąś rozgrzewkę dykcyjną. Nic z tych rzeczy. My skupimy się na takich podwalinach tego wszystkiego, czyli na naszym ciele i naszym oddechu. Ponieważ głos jest integralną częścią naszego ciała i umysł, głos i nasze ciało działa w systemie naczyń połączonych. Jeśli jedno z tych rzeczy będzie szwankować, odbije się to na pracy pozostałych części, o których mówiłam teraz. Tak, więc będziemy pracować nad swoją postawą, żeby stać dobrze. Jak pracować nad swoim ciałem, jak zdobyć świadomość swojego ciała, tak aby dobrze mówić. Tak, nam było mówić. Tak, i dobrze się też czuć, słuchajcie, tak, żeby poczuć się, czy to na scenie, czy przed mikrofonem, czy przed kamerą, czy nie wiem, przed klasą szkolną, po prostu dobrze i pewnie. I w naszej pracy dzisiejszej chciałybyśmy, bo jesteśmy kobietami obie. Ktoś na pewno miał wątpliwości przez chwilę. Taka, wiesz... Może, no wiesz, słuchaj. Dobra. Żeby nie było. Co miałam powiedzieć? Zapomniałam. Widzisz, że wybiłaś mnie. Aha, wiem. Chciałyśmy się skupić, słuchajcie, na pracy nad techniką naturalnego oddechu, bo tak naprawdę oddech bierze się z całego ciała. I to chyba będzie taką główną myślą, którą chcemy podążać. A naszą inspirację będziemy czerpać z tych, dla których głos jest elementem bardzo organicznym, czyli na małych dzieciach i zwierzętach. Mhm. Czyli w takich postaciach, których reakcje są bardzo organiczne i bardzo spontaniczne. I te ćwiczenia można wykonywać samemu, w kilka osób, albo właśnie rodzinnie. No na przykład tak rodzinnie, tak w gronie przyjaciół można również. Bo niektóre te ćwiczenia właśnie w gronie rodzinnym mogą się okazać fajną zabawą dla wszystkich, z każdego pokolenia. Także zapraszamy. Tak. To co? Zaczynamy. Tak. Pierwsze ćwiczenie, jakie wykonamy,
będzie ćwiczeniem służącym rozluźnieniu naszego ciała. W naszym ciele, miałam tego nie mówić, wiem, ale w naszym ciele gromadzi się szereg napięć. One się odkładają w różnych miejscach. Mogą się odkładać na czubku głowy i będziecie to czuć przez to, że skóra na czubku waszej głowy będzie bardzo napięta. Wtedy dobrze sobie jest ją rozmasować, tak? Ale napięcie lubi się też gromadzić tutaj w okolicach karku i barków. I nie tylko. Tak naprawdę zobaczycie, że ono może być wszędzie. Może być w łydkach, w udach, w brzuchu. Więc pierwszą podstawową rzeczą, jaką musimy zrobić, jest rozluźnić się, tak? Odblokować te miejsca gromadzenia się napięć w naszym ciele. Jak to zrobimy? W sposób bardzo, bardzo prosty. Słuchajcie, tak naprawdę, jeśli przygotowujemy się do jakiegoś wystąpienia publicznego, musimy pamiętać o pozycji naszego ciała, tak? Ponieważ jak to jest takie powiedzenie na studiach, na egzaminach ustnych, nie umiesz, przynajmniej wyglądaj. I to się tutaj świetnie sprawdza. Słuchajcie, pozycją wyjściową do wykonania jakiegokolwiek działania jest o taka pozycja, w jakiej ja teraz stoję, czyli nasze nogi są na szerokość naszych bioder, są ułożone do siebie równolegle, tak? I w ten sposób, i tak i ciężar ciała ustawiamy na całych stopach. Nie schodzimy na pięty ani na palce, tylko na całych stopach stoimy, tak? Mi to zawsze się kojarzy z tancerkami tańców indyjskich, tych tradycyjnych, tych kataków, Bharatanatyam i tak dalej, że one są takie ugruntowane w ciele. Jakby miały korzenie wrośnięte. Tak, w ziemię, tak. Jakby były drzewem. To jest fantastyczne w ogóle. Że my w kulturze europejskiej lubimy wchodzić na palce, a oni właśnie nie, że oni właśnie siedzą mocno, mocno przy ziemi. Więc my dzisiaj będziemy się inspirować kulturą wschodnią. Tak jest. Więc stoimy na całych stopach. Stopy są równolegle. Dłonie luźno zwisają wzdłuż tułowia. Tak? Wyobrażamy sobie, że tutaj na czubku naszej głowy, od czubka naszej głowy odchodzi taki sznureczek, tak, który nas podtrzymuje. Drugi, słuchajcie, sznureczek, nie wiem, czy to będzie teraz widać, jak to pokażę. Drugi sznureczek będzie odchodził od kości ogonowej. Tutaj, dobra? Będziemy sobie wisieć na dwóch sznureczkach teraz, dobra? Więc jakby mając świadomość, że jesteśmy zawieszeni na dwóch sznurkach, po prostu sobie tak swobodnie, luźno stoimy i powoli przenosimy ciężar naszego ciała na nasze palce stóp, czyli przekraczamy linię środka. Pochylamy się do przodu, jak Michael Jackson. Tak jest. Brawo, król. I zmieniamy teraz. I słuchajcie, przechodzimy przez linię środka i do tyłu się pochylamy. Czyli mogłyśmy to zrobić tak, że ty tak, ja tak. O, nie? Tak jest chyba lepiej. No właśnie. Czyli przód, ja sobie tylko zacznę. Przód, tył. I delikatnie w prawo. I delikatnie w lewo, słuchajcie. I staramy się teraz zatoczyć koło, tak? Czyli zarysować naszym ciałem wszystkie cztery punkty, w których byłyśmy. I wracamy na środek. Tak? Wracamy, jesteśmy cały czas zawieszeni. I teraz to wykonamy. Musimy troszeczkę zacząć uaktywniać nasze ciało. Bardzo ważnym elementem, słuchajcie, naszego ciała właśnie są stopy, są kolana. I wydaje nam się, że co to ma wspólnego z mówieniem, tak? No bardzo wiele, jak się potem okaże. Więc teraz, słuchajcie, dalej stojąc w tej pozycji, delikatnie uginamy kolana, wykonujemy takie plie i wchodzimy delikatnie na paluszki, ale bardzo minimalnie, bardzo, bardzo, tak? I znowu pogłębiamy to i schodzimy niżej. Musimy śmiesznie wyglądać, jak to tak robimy. Ćwiczenia teatralne generalnie z boku wyglądają bardzo dziwnie. Tak, tak. I wchodzimy wyżej na palce. Spadłaś. Nie spadamy. Właśnie, Macia spadła, nie wolno spadać. Słuchajcie, pogłębiamy tyle, ile możemy na pełnych stopach. I wchodzimy wysoko na paluszki. Tak jest. Wchodzimy. Trzymamy się. I schodzimy bardzo, bardzo powoli. Nie spadając. Nie spadając. Co w tym ćwiczeniu jest, słuchajcie, ważne? To, żeby, kiedy jesteśmy na stopach, nie robić o tego. Nie wiem, czy to będzie widać, czy trzeba będzie może na zbliżenie, jeśli to będzie potrzebne. Tak? Że no stoimy że prosto. Nie zrobiłam. Może nie widać. Widać. Może nie widać, tak? Słuchajcie, to jest pierwsza rzecz, tak? Szukamy jakby świadomości naszego ciała.
Co robimy, słuchajcie, dalej? No to chyba przyszedł czas na to, że będziemy się rozbierać. Dobra. Tak, ściągniemy teraz, słuchajcie, koszulę, ale ściągniemy ją w troszeczkę inny sposób. Stojąc dalej luźno. Wyimaginowaną koszulę, żeby nie było. Żeby nie było, tak, przecież żadnej koszuli na sobie nie ma. Dobra. No. Słuchajcie, stoimy i teraz zamykamy oczy. Zamykamy oczy swobodnie, tak. I zaczniemy myśleć barkami, dobra? Podnosimy nasze barki i opuszczamy. Ja będę może patrzyła na razie. Podnosimy, opuszczamy, tak? I zauważmy jakby różnicę. Napięcie, rozluźnienie. Napięcie, rozluźnienie. Tak jest. Ostatni raz. Napięcie, rozluźnienie. I teraz przeniesiemy jakby wektor naszej uwagi z ramion na łokcie. I teraz będziemy myśleć łokciami. Podnosimy łokcie do przodu. Jakby ciągnęły nas sznureczki do góry. Tak jest, dokładnie. Jakbyśmy byli taką marionetką. Jesteśmy w teatrze lalek, to możemy być marionetką. Słuchajcie, pamiętamy o tym, że nadgarstki są luźne i palce. Myślimy łokciami. To w łokciach jest napięcie. Łokcie ciągną nas do góry. Tak jest. I teraz, słuchajcie, zmieniamy troszeczkę nasz sznureczek. Nasz sznureczek wędruje na nasze nadgarstki i podnosimy nasze nadgarstki do góry. Ciągniemy. Tak jest. Ciało się wydłuża. I uwaga, uwaga, sznureczki wędrują na opuszki naszych paluszków, które ciągną nas wysoko do góry. Wysoko, wysoko, tak. Do nieba nas ciągną, słuchajcie. I teraz, co jest ważne? To, żeby zauważyć, że nasze ciało podzieliło się na dwie części. Tak od pasa w górę ciało zaczęło się wydłużać. Kręgosłup się wydłuża. Mam nadzieję, że to czujecie, że kręgosłup się wydłuża. Tak. Tak, dotleniają się tam przestrzenie międzykręgowe. A dół naszego ciała jest nieruchomy. Tak? Zauważamy to. I uwaga, uwaga, puszczamy napięcie w palcach. Tak, czujemy to. Puszczamy napięcie w nadgarstkach. Puszczamy napięcie w łokciach i barkach. Ciężko. Tak jest. Tak, mam nadzieję, że się zmęczyły. O to chodziło, żeby się ramiona i całe ręce zmęczyły. Teraz uwaga, uwaga. Wspaniale, to miało być. I teraz uwaga, uwaga, słuchajcie. Zrobimy takie ćwiczenie, ja jej pokażę może bokiem. A ja przodem? A ty możesz przodem. Tak. Mogę trochę odsunąć? Dobra. Słuchajcie, teraz uwaga, uwaga. Będziemy się skupiać na naszym kręgosłupie, tak? W ogóle kręgosłup jest podstawą naszych ćwiczeń zawsze. Zresztą polecamy, żeby o niego dbać, bo przydaje się przez całe życie. Jest tylko jeden. Jest tylko jeden. Nie, to są nerki. No tak, ale o nie też polecamy dbać. Słuchajcie, i teraz uwaga, uwaga. Będziemy zwijać nasz kręgosłup tak, jakbyśmy zwijali... Ja mówię, zwijali tory, ale nie wiem, czy tory się zwija. Chyba zabawkowe. Może jak matę. O, jak matę. Albo roladę serową, nie? O. Chyba się smacznie. Słuchajcie, więc teraz uwaga, uwaga. Będziemy rolować nasz kręgosłup od najwyższych kręgów szyjnych po odcinek lędźwiowy, tak? Po kolei. Najpierw spada głowa. Powolutku. I poczujmy to, tak? Jakby wyobraźmy sobie każdy kręg naszego ciała. Tak? Kolana mogą być leciutko ugięte. Tak, i lecimy. Tak jest. I jak już jesteśmy na dole, możemy tak delikatnie sobie poszejkować naszym ciałem, poczuć, czy ciało jest luźne, czy jest rozluźnione. Tak. Nie tylko ręce, ale też głowa. I bardzo, bardzo wolno wyobrażamy sobie, że mamy na sobie koszulę, którą chcemy zdjąć, ale nie możemy tego wykonać przy użyciu naszych rąk, więc musimy ją sobie strzelić. Próbuję. I powolutku do góry, kiedy ona już spadnie. Powolutku. Mhm.
Dobra. To ćwiczenie można wykonać jeszcze inaczej troszeczkę. I w ogóle chciałam na tobie to pokazać jeszcze, dobra? Pokazać, jak ci się głowa rusza, żeby widzieli, jak się głowa. Więc zrobimy to jeszcze raz, tylko ja będę pokazywać jakby na Madzi, nie? To może Madzia, ty sobie stań bokiem. Patrzcie. Schodzimy na dół, tak? Kręgosłup się roluje od głowy, od kręgów szyjnych. Roluje się, roluje, roluje, roluje na dół, tak? Na dół, na dół. Każdy krok po kolei. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Roluje się, roluje, roluje. Tak? I sprawdzamy, czy jest luźno, tak? Czy ręce są luźno? Czy głowa? Głowa, słuchajcie, będzie stawiała zawsze największy opór, tak? Ponieważ głowa trzyma wszystkie nasze problemy życiowe i jest jej po prostu ciężko odpuścić. Tak. Dobrze. Tak, jest luźna nasza głowa. Więc bardzo, bardzo powoli. Madzia spróbuje zdjąć koszulę, poszejkować trochę. Tak jest, super. Fajnie. I teraz uwaga, uwaga, zrobimy drugi wariant tego ćwiczenia z dźwiękiem. Madzia jest już tak, słuchajcie, rozluźniona, że będzie sobie tak mruczeć trochę jak kotek. Dobra? Zobaczcie. Będzie podnosić i teraz ustawiać jakby kręg po kręgu swój kręgosłup, ale na dźwięku. Muszę zacząć, tak? Na początku roluje odcinek tej lędźwiowy. Na koniec szyjny. Ma! Poczułam to. Tak jest. Dokładnie. To jest jeden z rodzajów relaksacji, jaką możemy sobie wykonać po to, aby nasz kręgosłup się po prostu ożywił i dotlenił przede wszystkim. I co jest ważne? Słuchajcie, podczas tych wszystkich ćwiczeń, które będziemy wykonywać, może się u Was pojawić potrzeba ziewania. Może się tak zdarzyć. I nie należy tego powstrzymywać, tylko poddać się temu po prostu, poddać, bo to jest fantastyczna sprawa, która jest niesamowicie potrzebna naszemu głosowi. Wszystko nam się tutaj otwiera i rozszerza. Tak, podnosi fajnie, więc. Ale się już da się to tyle dosłownie. Ale to ciężko jest skończyć, dokładnie. Aha, a to dopiero początek. Słuchajcie, jeszcze jedno ćwiczenie, takie, bo mówiłyśmy tutaj z Madzią, że te ćwiczenia można wykonywać w gronie rodzinnym. I na przykład może być taka sytuacja, że na przykład przyjechała do Was, nie wiem, kuzynka, której nie lubicie, albo ciocia, której nie lubicie i teraz możecie jej zaproponować takie ćwiczenie. Oklepywanie, tak słucham. Oklepywanie, tak jest. Słuchajcie, jak wygląda oklepywanie? My jesteśmy dzisiaj z Madzią tylko we dwie. W tym ćwiczeniu może brać udział na przykład 5-6 osób. Jak jest właśnie więcej osób, to jest jeszcze jest fajniej. Jest moc. Jest moc, tak. Jak zaczniemy? O co chodzi w ćwiczeniu oklepywania? Rozpoczynamy od tego, że jedna osoba, która będzie oklepywaną, czyli na przykład właśnie nasza ulubiona ciocia. Ale my chyba faktycznie lubimy tą ciocię, bo na końcu jest jej przyjemnie i dobrze. Więc po prostu to jest taki element, żeby się troszeczkę pojednać ze sobą, myślę. Słuchajcie, Madzia się teraz będzie rolować, znowu roluje swój kręgosłup. Roluje. I teraz uwaga, uwaga. Madzia sobie wisi. Ja tylko będę co jakiś czas sprawdzać, czy jej dłonie są rozluźnione, czy jej głowa jest rozluźniona. I co będę robiła? Będę ją po prostu oklepywać. Oklepuję plecy. Uważam na tą przestrzeń, ponieważ tutaj mamy nerki, więc żeby komuś nie zrobić krzywdy. Oklepuję plecy, oklepuję ręce, oklepuję nogi, pośladki, tak? Tak. Dlaczego mówiłyśmy o tym, że... wygodnie mi teraz. Dlaczego mówiłyśmy o tym, że to ćwiczenie może wykonywać cała rodzina? Dlatego, że wtedy każdy z członków rodziny otrzymuje do oklepywania jakąś partię ciała, na przykład ręk, tak? I nie wiem, wujek się będzie zajmował tylko ręką, a dziadzio, żeby się nie musiał za bardzo schylać, będzie oklepywał plecki. Więc oklepujemy Madzię. Całą. Jak już oklepiemy, tak wiecie, od serca,
to musimy teraz tak ładnie to wszystko wygładzić, więc jakby tak prasuję trochę Macie z każdej strony. Prasuję ją. Z każdej strony pracuje Madzia. Właśnie to ćwiczenie ma moc, jak jest dużo osób. Teraz uwaga, uwaga, co robię. Teraz muszę Madzię podnieść do pozycji pionowej, więc co robię? Łapię sobie dłońmi tutaj za ramiona Madzi i uwaga, uwaga. I to jest fantastyczna rzecz, którą Wam bardzo polecam. Teraz, kiedy będziecie podnosić kogoś, zauważycie, czy ten ktoś się poddaje Wam i oddaje Wam swój ciężar, czy nie, czy pomaga Wam, tak? I o, mi na przykład bardzo Madzia pomaga. O, teraz widzicie, stanęła na wysokości zadania i teraz mi pozwala się podnieść, tak? Ustawiamy sobie ładnie ręce. Madzia mi nie pomaga. Tak jest. I prowadzimy chyba za włosy. I sobie bardzo, bardzo powoli podnoszę Madzię i pozwalam jej głowie oprzeć się na moim ramieniu. I bardzo, bardzo powoli przytulam ją i podnoszę. Rozluźniłaś mnie. Taki był mój cel. Jest to fantastyczne ćwiczenie na rozluźnienie, ale musimy pamiętać o tym, że rozluźnienie nie oznacza, że stajemy się lekki. Musimy pamiętać o tym, że rozluźnienie nie oznacza, że się, nie wiem, rozleniwiam, tak? To są jakby dwie zupełnie, może nie, że sprzeczne pojęcia, ale to jest taki rodzaj rozluźnienia, który ma doprowadzić do mojej aktywności, tak? Przygotowujemy ciało do dalszej pracy. Dokładnie. Wspaniale. Dobrze. To słuchajcie, przechodzimy dalej, ponieważ my tutaj gadu o ciele. Ale możemy już powoli przechodzić do ćwiczeń już specyficznie na narządy mowy.